Cześć! Dzisiaj pokażę Wam książki, które zamierzam przeczytać w te wakacje i jakby co, to jest mój plan minimum, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że poza tymi książkami gdzieś tam w międzyczasie będę czytać też pewnie jakieś pozycje współpracowe, ewentualnie być może coś jeszcze innego wpadnie w moje ręce, więc nie chciałam, żeby ten TBR był taki bardzo, 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 bardzo długi, tylko żeby był taki do zrealizowania, bo naprawdę bardzo mocno chciałabym zapoznać się z tymi książkami, taki jest plan. Trzymajcie kciuki, żeby się powiódł, więc książką może od której zaczniemy będzie Girl Goddess Queen Bay Fitzgerald. Jest to romantazy z Hadesem Persefoną i mamy tutaj właśnie oczywiście inspiracje mitami greckimi. Jest to książka, którą pokazałam Wam ostatnio w bookhaulu i ktoś zobaczył tę książkę w moim bookhaulu i przeczytał ją i potem napisał mi komentarz, że właśnie zobaczył ją w moim bookhaulu, przeczytał i jest w niej zakochany. Więc też mam nadzieję, że ją pokocham. Jest to książka, o której Wam opowiem w filmie o romantazy, który dalej nagrywam. Wiem, że jeszcze tego nie skończyłam. Dopiero trzy książki przeczytałam, jeszcze trzy przede mną i właśnie jedną z tych książek, które będę czytać na potrzeby tego filmu będzie Girl Goddess Queen. Kolejną książką jest Fury Born, zrodzona z Furii Claire Legrand, aczkolwiek jest to książka, do której podchodzę tak dosyć sceptycznie. Wiem, że jest duży hype na nią, ona zbiera bardzo dużo pozytywnych opinii, ale jakoś ten opis do końca mnie nie przekonuje. Z drugiej strony to może i dobrze, ponieważ może dzięki temu ta książka zaskoczy mnie jakoś pozytywnie. Wydaje mi się, że lepiej w tę stronę, wiecie, jakoś tak nie mieć zbyt dużych oczekiwań i się miło zaskoczyć, niż mieć ogromne oczekiwania i się rozczarować, bo dlaczego nie jestem jakoś do końca przekonana do tej książki? Przede wszystkim dlatego, że no, jedną z bohaterek jest morderczyni sprzymierzona z aniołami, która staje się krwawą królową, a drugą bohaterką jest przebiegła, zbuntowana łowczyni, która sprzymierza się z wilkiem, przystojnym przywódcą czerwonej korony i wyrusza na poszukiwania matki, która została porwana, więc jakoś tak ta fabuła mnie nie porywa, ale może porwie mnie rzeczywiście to, co znajduje się na kartach tej książki, gdy będzie tak trochę już bardziej rozpisane, pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie zobaczcie, jak te romantazy są bardzo ładnie wydane. Właśnie podoba mi się zarówno to, To Hell with Love, w ogóle mam wrażenie, mam jakieś takie przeczucie, że to będzie moja historia i oby tak się stało. Tutaj nie wiem, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, ale też to jest ładnie wydane, tutaj mamy właśnie takie miecz i korona, i tu korona. Jest to książka, którą pożyczyłam od mojej koleżanki Magdy, pozdrawiam. I tutaj kolejna książka, którą pożyczyłam od mojej koleżanki Magdy, bo jakoś tak, jeżeli chodzi o romantazy, tak sobie stwierdziłam, te książki są gdzieś tam czy na Legimi, czy... chociaż tego chyba nie ma na Legimi, ale Empik Go, gdzieś to można znaleźć, ale lubię jednak w filmach machać książkami, bo to jest takie fajne, więc dlatego pożyczyłam te książki. Tutaj mamy Bezsilną, która też została naprawdę bardzo ładnie wydana, podoba mi się wydanie tej książki. Jest to książka, o której słyszałam bardzo dużo dobrego albo bardzo dużo złego, nic pomiędzy i to jest zastanawiające. Główna bohaterka Peden albo Peyden, nie wiem jak się ją wymawia, ale jeszcze do tego dojdę, to pozbawiona mocy bezdomna dziewczyna. Ona będzie brała udział, o ile dobrze pamiętam, tak, ona trafia na organizowany przez króla turniej, w którym biorą udział wybitni elitarni i ten turniej, z tego co słyszałam, on jest porównywany do Igrzysk Śmierci, że ta książka to taka zżyna z Igrzysk Śmierci, więc... jestem tego ciekawa, więc co jeszcze mogę powiedzieć? Mamy tutaj też następcę, przepraszam, brata następcy tronu Kaja, więc podejrzewam Kaj, Peden, Peyden, gdzieś tutaj będziemy mieć ten wątek miłosny. Jestem ciekawa, naprawdę jestem tego ciekawa, w którym obozie będę. Tak jak teraz Ród Smoka, czy oglądacie Ród Smoka, czy jesteście, w której drużynie jesteście, w Alicent, czy nie? Bo ja myślę, że moje serce, jeżeli chodzi o Ród Smoka, jest totalnie czarne, na pewno nie zielone i właśnie czarnym kibicuję, więc zobaczymy tutaj, do jakiego grona osób trafię, tych, co kochają Bezsilną, czy nie. I są to książki, które chciałabym przeczytać w tym tygodniu, ponieważ chciałabym już wypuścić ten mój film z romantazy, w którym tak bardzo zachwycałam się losem zapisanym krwią Daniel L. Jensen. Zrobiłam sobie reread tej książki i pokazuję ją teraz tutaj nie bez powodu. Nie tylko dlatego, żeby po raz kolejny powiedzieć, jak bardzo kocham Bjorna, jak kocham bohaterów stworzonych przez Daniel L. Jensen, jak bardzo spodobał mi się nordycki klimat tej historii, jak bardzo kocham to wydanie. To wydanie raz jeszcze, to jest jedna z najpiękniejszych książek w mojej biblioteczce. Naprawdę bardzo mocno ją kocham i podoba mi się to, że pod obwolutą też mamy właśnie taki nordycki symbol. Więc jeżeli chodzi o los zapisany krwią,
Historia przedstawia się tak, że czytałam tę książkę razem z moją koleżanką, tak się jarałam. Ona w ogóle bardzo lubi Daniel L. Johnson i tak się jarałam, że będziemy razem czytać, bo już byłam po przeczytaniu tej angielskiej wersji i chciałam razem z nią czytać polską wersję i zobaczyć reakcję Magdy na moje ulubione fragmenty. No i początek był okej, a potem Magda stwierdziła, że woli Mroczne Wybrzeża, że tutaj Daniel sama siebie kopiuje, że wykorzystuje jakieś pomysły, które były w Mrocznych Wybrzeżach. I teraz, żeby było zabawniej. Mroczne Wybrzeża to jest moja najukochańsza seria Daniel L. Johnson, tylko że nie wiem, co się stało, czy to kwestia COVID-u, czy to kwestia tego, że się starzeje, bo kiedyś naprawdę pamiętałam dużo szczegółów z książek. Gdyby ktoś teraz zapytał mnie, dlaczego kochasz te książki, moja odpowiedź brzmi, bo tak. Dlaczego to jest najlepsza seria Daniel L. Johnson? Bo tak. Więc generalnie rzecz biorąc, Magda, bardzo, bardzo mi przykro, że nie przeszłaś COVID-u tak jak ja, że to nie wpłynęło na twoją pamięć, bo właśnie może dlatego jakoś, nie wiem, słuchajcie, ja nie pamiętam szczegółów z tego, będę sobie to odświeżać, ale nie sądzę, żeby te książki nagle, żeby którakolwiek z tych książek nagle przestała mi się mniej podobać, nawet jeżeli są tutaj podobne motywy, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że Mroczne Wybrzeże, choć są moim zdaniem najlepszą książką Daniel L. Johnson, te książki nie mają takiej popularności jak Królestwo Mostu. Te książki, choć one już całkiem dawno miały premierę, przeczytało mniej osób niż Los Zapisany Krwią, więc tylko mam wrażenie takie osoby, które są wiernymi fanami Daniel L. Johnson, jeżeli pamiętają szczegóły z książek, zauważą te podobieństwa, ale dużo osób, które nie zna Mrocznych Wybrzeży, tych podobieństw nie zauważy i pewnie będą zachwycać się Losem Zapisanym Krwią, taka Anita, która ma jakieś, nie wiem, zaniki pamięci, więc no zobaczymy. W każdym razie nie sądzę, żebym po lekturze tego nagle zaczęła źle wypowiadać na temat losu, bo jestem za bardzo zakochana w Bjornie, żeby jakoś nagle zacząć na niego psioczyć i bardzo podoba mi się ten motyw z bogami w tej książce. To też jest podobno podobny motyw. No zobaczymy. W każdym razie kocham Daniel L. Johnson, wszystkie jej książki i nie przyjmuję żadnej krytyki, okej? Więc tak, będę czytać też Mroczne Wybrzeża, a o losie sobie, słuchajcie, jeszcze pogadamy. Jeżeli chodzi o Mroczne Wybrzeża, może zrobię jakiś taki maraton weekendowy na Instagramie, żeby pogadać o tych książkach. Dajcie znać, czy chcielibyście taki właśnie maraton z książkami Daniel L. Johnson, ale instagramowy. Także teraz przejdziemy sobie do Mieczu Kaigenu M.L. Wong. Jestem tak podjarana tym, że mam tę książkę. Ona też jest tak pięknie wydana. To, co ostatnio robią wydawnictwa, to jest coś niesamowitego. Tu w ogóle mamy tego żurawia i od tego żurawia idą tutaj takie kamyczki, a tutaj natomiast korona drzewa, tak? Liście, te sprawy, gałęzie. Więc naprawdę wydanie jest epickie i do tego jest oczywiście zakładka, ponieważ Vesper zawsze robi piękne zakładki do książek, to jest chyba ich znak rozpoznawczy. Do tego piękna wyklejka też z tym żurawiem. Jestem w ogóle ciekawa, czy ten żuraw będzie w ogóle cokolwiek symbolizował w tej książce, będzie jakoś tak nawiązywał do fabuły. W każdym razie wydanie, zobaczcie, tutaj też go mamy. Wydanie jest przepiękne i to jest taka fantastyka, o której też słyszałam bardzo dużo dobrego, bardzo wysokie oceny na Goodreads. I jest to historia o jakichś, słuchajcie, wojownikach. Rodzina Matsuda stanie na wysokości zadania, gdy wichry wojny dotrą na ich terytorium, ponieważ mamy tutaj jakieś imperium Kaigenu i wojowników obdarzonych nadludzką mocą, dzierżących lodowe ostrza, zdolnych do manipulowania poziomem mórz. To brzmi naprawdę bardzo, bardzo intrygująco i w ogóle patrząc na tę okładkę, patrząc na to wydanie, mam wrażenie, że to będzie jedno z najbardziej epickich fantazy, jakie przeczytam w najbliższym czasie, a przynajmniej bardzo bym tego chciała, także jeszcze nie polecam, bo nie czytałam oczywiście, ale mam nadzieję, że będę ją polecać gdzieś na dniach, gdy skończę ją czytać, bo też chciałabym ją bardzo szybko przeczytać, ponieważ gdy tylko ją dostałam, nie, słuchajcie, dostałam ją, otworzyłam kopertę i od razu chciałam czytać, ale musiałam pogarniać różne rzeczy, więc podejrzewam, że właśnie romantazy i to są te książki, które przeczytam w najbliższym tygodniu. Następnie w planach mam również Na południe od Brazos Larego McMurtry'ego, ponieważ przeczytałam ostatnio Dan and Dusted, to co prawda był romans kowbojski, ale za sprawą tego romansu kowbojskiego nabrałam właśnie ochotę na jakiś taki western. I to też jest taki western, o którym w sumie też za wiele nie wiem, ponieważ na tyłach nie mamy opisu tej książki, więc nie wiem do końca, na czym to polega, o co chodzi bohaterom tej książki, ale
to fajnie, bo ja też przyznaję bez bicia, nie lubię za bardzo czytać opisów. Nawet na przykład jeżeli chodzi o miecz Kaigenu, po prostu widziałam pozytywne opinie na Goodreads, bardzo wysokie, no i to mi starczyło, żeby zabrać się za czytanie, to znaczy, żeby zacząć czytać tę książkę, ponieważ czasami boję się czytać recenzji, ponieważ ludzie czasami bez żadnego ostrzeżenia rzucają spoilerami. Więc jeżeli chodzi o Na południe od Brazos, nic o tej książce nie wiem. I to jest fajne i mam nadzieję, że ją pokocham. Zresztą ona ma bardzo też wysokie oceny i chyba na Lubimy Czytać i na Goodreads, jedna chyba też z najlepiej ocenianych książek, jakie kiedykolwiek widziałam, więc mam naprawdę bardzo wysokie oczekiwania i mam nadzieję, że mi się spodoba. Tutaj słuchajcie, mam książkę, którą dostałam od Moniki z Fantastyki na Luzie, ponieważ dawno, dawno temu, to był luty, wysyłałyśmy sobie paczki z książkami w ciemno i takimi gadżetami, które mają nas naprowadzić na to, co będziemy czytać. Tylko problem polega na tym, że ja dosłownie po pierwszym zdaniu, to było, tak, dokładnie, pierwsze zdanie, domyśliłam się, co to za książka, ponieważ w pierwszym zdaniu pada tutaj bardzo charakterystyczne nazwisko. I wiem, że była ekranizacja tej książki na Netflixie, bo się na nią natknęłam i wiem, co to za historia i w związku z tym nie mam już tego takiego dreszczyku związanego z tym, że wiecie, czytałabym coś, co nie mam zielonego pojęcia, o czym to jest, tam Mitzi mi biega i przepraszam, trochę mnie rozprasza, więc... Aha, okej, okay, sorki, to jest kuweta, kuweta mnie rozprasza. Zróbmy przerwę, bo prawdopodobnie zaraz będę musiała ją ogarnąć. A jednak okazało się, że to była Katniss, a nie Mitzi, także Mitzi, przepraszam za to, że to właśnie ciebie posądziłam o to, że przeszkadzasz mi w nagraniach. Więc wracając do tej książki, wiem, co to jest i trochę nie mam ochoty teraz tego czytać, ponieważ wydaje mi się, że to będzie idealna książka na jesień, ale z drugiej strony jest mi strasznie głupio wobec Moniki, że jeszcze tego nie przeczytałam i chciałam tę książkę przeczytać w drodze do Ełku. Wzięłam ze sobą właśnie Dzieci Ragnaroku oraz tę tajemniczą książkę i chciałam te dwie książki przeczytać właśnie jadąc do Ełku, ale trafiła mi się jakaś taka bardzo mocno gadająca grupa w pociągu i oni tak głośno gadali, że pomimo tego, że siedziałam na słuchawkach, to i tak ich słyszałam i trochę mnie to irytowało i nie mogłam skupić się na książkach, więc Dzieci Ragnaroku dokończyłam dopiero wracając z Ełku do Wrocławia, a za to jeszcze się nie zabrałam. Jest mi tak strasznie głupio, że no będę musiała to koniecznie nadgonić, zwłaszcza, że Monika tak bardzo fajnie ozdobiła tę książkę, żeby też jakoś naprowadzić mnie na to, co to za tytuł, coś na pewno związanego z duchami. Pewnie kojarzycie to Who You Gonna Call? Ghostbusters! Nie, od razu pierwsze skojarzenie. Więc mamy tutaj duchy i... no zobaczymy. Będzie czytane. Ewentualnie, słuchajcie, teraz mamy burzę. Ostatnio czytałam Zjawy i Mary i ta książka była idealna do czytania właśnie podczas deszczów, burzy, więc myślę, że to też może się w sumie idealnie sprawdzić teraz, tylko muszę zapolować na jakąś burzę, co chyba nie będzie trudne, bo teraz codziennie są jakieś burze. W każdym razie, przechodząc do Dzieci Ragnaroku Cindy Williams-Chime, to jest już przeczytane, ale nie bez powodu pokazuję tę książkę, ponieważ ostatnio właśnie sobie przeczytałam tę książkę raz jeszcze, bo po raz pierwszy czytałam ją rok temu i pamiętam, że rok temu w jakimś filmie mówiłam wam, że ją czytałam, że bardzo mi się podobała i chciałam, żeby wydawnictwo Galeria Książki ją u nas wydało. No i wydawnictwo ją wydało i zrobiłam reread po roku. Jestem tak na maksa wkręcona, słuchajcie, w tematy nordyckie, wikingów, że się w głowie nie mieści. Generalnie rzecz biorąc, jest to książka, dzięki której pokochałam mitologię nordycką i naprawdę bardzo fajnie było ją przeczytać. I jest to książka, która reprezentuje tutaj w tym zestawieniu Utreda. Chodzi o wojny wikingów, bo nie wiem, gdzie posiałam tę książkę, a chcę wrócić do tej serii, chcę ją dalej kontynuować, właśnie między nimi dzięki Cindy Williams-Chime. I to jest jakby co najlepsza książka Chime. To jest o wiele lepsze od... jak to się nazywało? Siedem Królestw? Dobrze mówię? Starcie Królestw? To była ta druga seria? Siedem Królestw? To była chyba ta pierwsza. W każdym razie to jest o niebo niebo lepsze. To znaczy tamte książki było dobre, ale to są tak moje klimaty, że to się w głowie nie mieści, więc przy okazji polecam o tej książce, będę opowiadać wam na dniach. No i przechodzę do książek Marysi Krasowskiej. Mam tutaj Falę, Suszę oraz Niebo i to, co wiem o tych książkach, o Fali, to to, że Sydney razem ze swoją siostrą Paris jadą gdzieś tam na wakacje i tam mamy tsunami i tak to się zaczyna i one tam poznają jakiegoś Elvisa i widziałam właśnie bardzo dużo TikToków na ten temat i w ogóle jestem bardzo dumna z Marysi. Przyjaźnimy się z Marysią już w sumie
nie wiem ile lat i to jest takie fajne, gdy właśnie widzę, jak Marysia rozwija się jako pisarka, więc kupiłam jej książki, żeby właśnie ją wspierać, ponieważ ja nie jestem z tych osób, bardzo czegoś takiego nie lubię, żeby, nie wiem, żebrać o książki, bo koleżanka napisała książki, to niech koleżanka mi te książki wyśle. No, ja czegoś takiego nie uznaję, przyjaźnimy się z Marysią, wspieram ją i to jest taka moja cegiełka, powiedzmy, dołożona do Marysi, do jej zarobków z książek, tak? Więc jeżeli chodzi o te książki, moja opinia o nich się pojawi być może jeszcze w lipcu, bardzo bym tego chciała, a jak nie, to pewnie w sierpniu. I jakby co, to będzie szczera opinia, pragnę to podkreślić, ponieważ wiem jak... Wiem, że czasami trudno uwierzyć w opinie osób, które opowiadają o książkach, osób, z którymi się przyjaźnią. Zdaję sobie z tego sprawę i nawet nie wiecie, jaka to jest dla mnie trochę taka presja, ponieważ bardzo chciałabym, żeby te książki mi się spodobały, oczywiście, bo napisała je Marysia, ale co będzie, jak te książki, no, nie siądą mi za bardzo i będę musiała je skrytykować. Na pewno nie będę czuła się z tym komfortowo, ale też wiem, że Marysia nie będzie miała nic przeciwko temu, bo już z nią o tym rozmawiałam, że... Zapytałam ją wprost, Marysio, ale co będzie, jak będę musiała je zjechać? Ona spoko, konstruktywna krytyka. Wiecie, Marysia ma naprawdę bardzo fajne podejście, bo wiem, jak bywa też z polskimi autorami. Słyszałam jakieś takie różne historie. Ja też miałam takie przypadki, że pisali do mnie autorzy, prosili o to, żebym zrecenzowała ich książki i czytałam te książki, niespecjalnie mi się podobały i pisałam im, co było nie tak. Nie mówiłam o tym publicznie, bo nie chciałam podcinać im skrzydeł, zwłaszcza jeżeli chodzi o debiutantów, prawda? I w odpowiedzi dostawałam takie eseje, jaka to ja nie jestem, że tak wiecie, właśnie podcinam skrzydła, gdzie w sumie tego nie robiłam, bo okej, napisałam swoją opinię, ale wewnętrznie nie krytykowałam tej książki publicznie i potrafiłam dostać za to takie baty, że ja wiem, że autorzy potrafią być bardzo, ale to bardzo drażliwi, więc cieszę się, że Marysia nie jest taką osobą i że w sumie mam wolną rękę, nie muszę tych książek zachwalać, chociaż mam nadzieję, że będę je oczywiście zachwalać, ponieważ uwielbiam Marysię i wspieram ją we wszystkim, co robi w 100%. Więc fala, susza, niebo, zobaczymy, czy mi się spodoba, oby tak. No i właśnie to jest chyba wszystko już, nie, czekajcie, mam jeszcze listonoszkę z Apuli Franceschi Giannone i ta książka, ona ma tak piękną okładkę. Jestem w niej zakochana. Jest to książka o listonoszce z Apulii. O kobiecie, która żyje, to są lata 30. Włochy i mamy tutaj trzy pokolenia jakiejś włoskiej rodziny i pewnego miasteczka i narodziny faszyzmu, jakieś takie niezbyt, wiecie, ciekawe realia. Jestem tego bardzo ciekawa, ma bardzo ładną okładkę, nic więcej o tej książce nie wiem i chętnie dowiem się, co tam, wiecie, skrywa na swoich kartach. Właśnie nawiązałam przy niej współpracę z wydawnictwem, ponieważ bardzo ten opis mnie zaintrygował i lubię od czasu do czasu sięgać po właśnie tego typu książki, także listonoszka z Apulii to jeszcze jedna książka, którą zamierzam przeczytać. Jak również, tutaj mam jeszcze dwie i to są książki na Legimi. Jedną jest Utopia Avenue i ja tę książkę mam od roku, dwóch lat w domu, tylko mam po niemiecku. Jeszcze nie mogłam jakoś tak ogarnąć jej, jakby zabrać się za nią. I wiem, że wydawnictwo MAG już ją wydało. Jest to taka książka, którą można by porównać chyba do Daisy Jones and the Six, ponieważ też jest jakaś taka historia fikcyjnego zespołu, takiego rockowego, więc myślę, że to może być coś w moich klimatach. Bardzo mocno chciałabym przeczytać też książkę Uderz w struny He Joan. Jest to książka nawiązująca do chińskiej kultury, chińskiej tradycji. Niestety nie chce mi się opis tej książki teraz, nie mogę włączyć tego opisu, więc nie powiem, o czym jest ta książka, ale bardzo mocno chcę ją przeczytać, bo jak wiecie, bardzo lubię takie mitologiczne, historyczne tematy i myślę, że to może być coś dla mnie. Myślę też bardzo intensywnie o książce Igor Brudny Anubis Przemysława Piotrowskiego, bo czytałam jego pierwszą książkę, to było chyba Piętno, o ile dobrze pamiętam. I jest to książka, jakiś taki kryminał, którego akcja rozgrywa się w Egipcie, więc wydaje mi się, że to będzie coś idealnego na lato. I jeszcze myślałam o Encyklopedii Wróżek i Elfów Emily Wilde, bo bardzo podoba mi się to wydanie, ale w sumie nie wiem za bardzo, o czym to jest i w sumie jeszcze chciałabym przeczytać książkę Krzycz. O mój Boże, ten mój TBR jest zabójczy. Wiecie, ile tutaj mam książek dodanych na Legimi, żeby je przeczytać? To się w głowie nie mieści, bo Krzycz to z kolei książka, która... Goldie Moldawski, to książka, która... czy pamiętam jej opis? To będzie coś ciekawego na Summerwin, tak to chyba się nazywa. Chodzi o to, że niektórzy wakacje lubią czytać horrory, slashery, tego typu rzeczy. I to jest książka o dziewczynie, która dołącza do jakiejś takiej grupy osób, która robi sobie takie różne pranki, takie straszne.
I w pewnym momencie gdzieś ta granica zostaje przekroczona, że już nie wiadomo, co jest tym prankiem, a co rzeczywiście jest zagrożeniem, o ile dobrze pamiętam. Więc też to sobie tutaj dodałam, bo chciałabym przeczytać. I mam tutaj też inne książki dodane, ale to miał być mały TBR. I ja naprawdę chcę te wszystkie książki przeczytać, więc skupię się na tych książkach, okej? Dajcie znać, jakie wy książki będziecie czytać w te wakacje i czy gdzieś tam mamy zbieżne trochę plany, czy będziecie czytać też mniej więcej te same książki, co ja, czy jakiś tytuł z tych, które pokazałam, interesuje was i czy może już coś czytaliście, na przykład Bezsilną, czy odradzacie, czy nie, bo jestem tego ciekawa. I to tyle, jeżeli chodzi o ten film. Właśnie zajrzałam do telefonu, zobaczyłam tam tyle tytułów, które chcę przeczytać, tylko kiedy? Naprawdę brakuje na to czasu. Trzeba jakoś tą dobę rozciągnąć. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Zapraszam was na mojego Instagrama, Book Reviews by Anita. I do zobaczenia w moim kolejnym filmie. Trzymajcie się, pa!